Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie słuchacze Radia Maryja oraz widzów telewizji Trwam. Witam ojciec Marian. Witamy Państwa na wspólnej modlitwie, modlitwie Anioł Pański, której przewodniczy ojciec święty Franciszek. Warto też w tym miejscu zauważyć, że rozpoczynając Wielki Post, w Rzymie, w Watykanie jest taki zwyczaj, iż pierwszą niedzielę w pierwszym tygodniu tegoż Wielkiego Postu Ojciec Święty wraz z Kurią Rzymską rozpoczyna swoje rekolekcje. Te rekolekcje w tym roku będą się odbywały w domu rekolekcyjnym Paulistów, Casa Divin Maestro, domu Boskiego Mistrza w miejscowości Alicja, około 40 km od Watykanu, niedaleko Castel Gandolfo. Warto pamiętać, że te rekolekcje poprowadzi wicerektor Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie, 53-letni ksiądz José Tolentino de Mendoca. Poprowadzi je w dniach od 18 do 23 lutego. W tym momencie pojawił się w oknie apartamentu papieskiego ojciec święty Franciszek i za chwilę skieruje do nas swoje słowo. Tymczasem w Rzymie, jak możemy zauważyć, pogoda jest bardzo brzydka. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. W tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Ewangelia przypomina nam kwestię pokusy, kwestie nawrócenia i dobrej nowiny. Trzy tematy. Pokusa, nawrócenie i dobra nowina. Ewangelista Marek pisze, Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Jezus przebywał 40 dni na pustyni, kuszony przez szatana. Jezus wychodzi na pustynię, aby przygotować się do swojej misji w świecie. Jezus nie potrzebuje nawrócenia, ale jako człowiek musi przejść przez tę próbę zarówno dla siebie, aby być posłusznym woli Ojca, jak i dla nas, aby dać nam łaskę przezwyciężania pokus. To przygotowanie polega na walce ze złym duchem. Również dla nas Wielki Post jest czasem duchowego zmagania się. Jesteśmy wezwani do stawienia czołu złu. Do stawienia czołu złu przez modlitwę, abyśmy byli zdolni z Bożą pomocą do pokonania go w naszym codziennym życiu. Niestety zło działa w naszym życiu i wokół nas, gdzie pojawiają się przemoc, odrzucenie innego, blokady, wojny, jak również niesprawiedliwości. Są to dzieła złego, zła. Natychmiast po kuszeniu na pustyni Jezus zaczyna głosić Ewangelię, czyli dobrą nowinę. Pierwsze to była pokusa, drugie to jest dobra nowina. Natychmiast po kuszeniu na pustyni Jezus zaczyna głosić Ewangelię, czyli dobrą nowinę, która wymaga od człowieka nawrócenia i wiary. Głosi on, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Następnie Jezus zwrócił się z zachętą, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czyli wierzcie w tę dobrą nowinę. Wierzcie, że Królestwo Boże jest blisko. W naszym życiu stale potrzebujemy nawrócenia. Przez wszystkie dni. A Kościół każe nam się modlić o to. Rzeczywiście nigdy nie jesteśmy wystarczająco ukierunkowani ku Bogu i musimy nieustannie kierować się do Niego. Musimy nieustannie kierować do Niego nasz umysł i serce. Aby to uczynić, musimy mieć odwagę. Musimy mieć odwagę, aby odrzucić to wszystko, co sprowadza nas na manowce. Attirando in modo subdolo
Czyli musimy odrzucić fałszywe wartości, które zwodzą nas podstępnie, przyciągając nasz egoizm. Tymczasem powinniśmy pokładać ufność Panu w Jego dobroci i w Jego planie miłości dla każdego z nas. Wielki Post to czas pokuty, ale nie jest to okres smutny. Musimy być na to bardzo uważni. Jest to czas pokuty, ale nie jest okres smutny. Jest to radosny i poważny trud, by ogołocić się z naszego egoizmu, naszego starego człowieka i być bardziej gotowymi i czystymi w przyjmowaniu zmartwychwstałego Pana, będącego źródłem naszej nadziei. I tylko Bóg może nam dać prawdziwe szczęście. Tylko Bóg nam może dać prawdziwe szczęście. Nie warto, byśmy marnowali czas na poszukiwanie Go gdzie indziej, abyśmy poszukiwali Go w bogactwach, przyjemnościach, we władzy i w karierze. Królestwo Boże jest bowiem urzeczywistnieniem wszystkich naszych najgłębszych i najbardziej autentycznych aspiracji, ponieważ jest jednocześnie zbawieniem człowieka i chwałą Bożą. W tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do uważnego słuchania i przyjęcia tego wyzwania Jezusa, wyzwania do nawrócenia i uwierzenia w Ewangelię. Jesteśmy zachęceni do zdecydowanego podjęcia 40-dniowej pielgrzymki, aby jeszcze bardziej przyjąć łaskę Bożą, która chce przemieniać świat w Królestwo Sprawiedliwości, pokoju i braterstwa. Niech więc Najświętsza Maria Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością Słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą, tak jak Jezus uczynił to na pustyni. To nie jest niemożliwe. Chodzi o przeżywanie całych dni z gorącym pragnieniem przyjęcia miłości pochodzącej od Boga, która chce przemienić nasze życie i cały świat. Anioł Pański zwiastował Pani Maryi, poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Benedicta tu mulieribus et benedicto frutto ventre tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielka, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenia Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis. Wieczny odpoczynek dać zmarłym dać, Panie, światłość wiekuistania w tym świecie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Benedicat vos, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Cari fratelli e sorelle. Drodzy bracia i siostry. Tra un mese. Za miesiąc, od 19 do 24 marca,
Około 300 młodych ludzi z całego świata przyjedzie do Rzymu na spotkanie przygotowawcze przed październikowym synodem. Bardzo silnie pragnę w związku z tym, aby wszyscy młodzi ludzie mogli czynnie uczestniczyć w tym przygotowaniu. Dlatego będą mogli młodzi włączyć się przez internet za pośrednictwem grup językowych moderowanych przez inne osoby, młode osoby. Wkład grup sieciowych zostanie dołączony do wkładu spotkania w Rzymie. Drodzy młodzi, możecie znaleźć informacje na stronie internetowej Sekretariatu Synodu Biskupów. Dziękuję za wasz wkład we wspólne pielgrzymowanie. Pozdrawiam was, pozdrawiam rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia i wszystkich pielgrzymów przybyłych z Włoch i z różnych krajów. Pozdrawiam wiernych z diecezji Murcji, Van, z Warszawy, a także z Wrocławia. Jak również tych pielgrzymów z Erba, Vignole, Fontaghetto d'Agonia, Silvi i Troina. Pozdrawiam młodych z dekanatu Baggio z Mediolanu, jak również tych z Melito Porto Salvo. Na początku Wielkiego Postu, który, jak powiedziałem, jest pielgrzymką nawrócenia i walki ze złem, pragnę skierować specjalne życzenia dla osób pozbawionych wolności. Drodzy bracia i siostry, którzy jesteście w więzieniu, zachęcam każdego z was do przeżywania Wielkiego Postu jako sposobności do pojednania i odnowy życia pod miłosiernym spojrzeniem Pana. Bóg nigdy się nie męczy, aby nam przebaczyć. Proszę wszystkich, aby pamiętali na modlitwie, w modlitwie o mnie i o moich współpracownikach z Kurii Rzymskiej, którzy tego wieczoru rozpoczynamy tydzień ćwiczeń duchowych. Życzę wam dobrej niedzieli, smacznego obiadu i do zobaczenia. Tematem rekolekcji, o których wspomniał Ojciec Święty, będą słowa pochwały i pragnienie. Jak już mówiliśmy, odbędą się one w miejscowości Ariccia koło Rzymu. Pragniemy bardzo serdecznie pozdrowić słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam i pożegnać się z Państwem, pożegnać się z deszczowym Rzymem, życzyć Państwu, aby każdy z nas przeżywał ten czas Wielkiego Postu, ufając przede wszystkim w bezgraniczną, miłosierną miłość Boga. Żegna się z Państwem Ojciec Marian, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.